Maciora duża jest. Rozpacz. Na kaplicy widać jaka woda była. Idę zobaczyć nasz robowiec. No, no grzecz, spać tu. Kaplicy, ile było wody? Kilometr. 6 dni jest woda. A co, no, co jest? Środa, czwartek, jest piątek. No to od środy, nie? Środę na piątek. No, 6-7 dzień. No to pokryt. Dobry. To co, w cudzotkę wprowadźmy i odpalę się. Tam jest też parking. Dawaj, zastawię. A to jest znak. O, tablica tam jest. Nie, mieszkańcy po prostu mieszkali w tych miejscach, które się dało, ale policjanci patrolowali. Rozmawialiśmy z kilkoma, powiedzieli, oprócz jakichś dwóch takich małych próbach kradzieży nie wydarzyło się nic, co by mogło zaniepokoić mieszkańców, którzy po prostu opuścili zalane domy. Nam ktoś ukradł skuter, ale się finalnie znalazł. Odnalazł go nasz mieszkaniec w lesie, po prostu może, bo brama była odsunięta, znaczy to nie było tak, że wypłynął sam, odsunięta była brama, ale może patrol namierzył złodziei potencjalnych, albo po prostu ktoś go wyrzucił, bo nie mógł odpalić. Co dalej, panie Sławomirze, jak pan myśli, co dalej z tą miejscowością? Mieszkańcy tej miejscowości wbrew pozorom są takimi silnymi mieszkańcami, z wielkim zapałem i z wielkim patriotyzmem. Mój tata, patriota lokalny, który w zasadzie nie widzi żadnej innej miejscowości oprócz swojej i nawet kiedy opowiada wszystkim moim znajomym z innych miejscowości, mówi: a, bo moja wieś jest najpiękniejsza, moja wieś jest najlepsza, nasza straż jest najprężniejsza. Także liczymy na pomoc urzędu gminy, tych mieszkańców innych miejscowości, którzy pomogli nam w 2001. Na wszystkich po prostu, którzy może zobaczą nie na żywo, ale w telewizji tą tragedię za wasze pośrednictwem. Nie możemy na razie się nie zmieścić. Kurmańsko, trzeba płynąć, łamuć tam. Dawaj, dawaj, kurmańsko, tam. Jest chyba płytko, Krzesiu, co? Nie popłynie się tam, za duży nurt. Porywa nas. Krzesio, jak tam?